A więc hej, witajcie, z tej strony Narf i moi drodzy, dzisiaj przychodzę do was z kolejnym filmikiem z otwierania snapów od was. Paręnaście minut wysłaliście mi i nie wiem, ile tych snapów jest. Moi drodzy, tak tylko przypomnę na starcie, że możecie mnie dodać na snapa, bowiem właśnie, żeby nie przegapić takich okazji jak teraz, normalnie, super okazja. Możecie mnie dodać na moim snapchacie faunarf, tutaj macie teraz tego snapkoda. Macie parę sekund, by mnie tam, prawda, dodać. Spoko, śmiało. O, już zeskanowaliście. Suba też daliście, bardzo się cieszę, kurczę. O, ale urocze zdjęcie. Napisała sobie, widzieliście. Dobra, trzeba je odesłać snapa. Zostawimy jak zawsze jakiś głupi filtr. Zapomniałem, że głośnik z telefonu teraz podłączony do komputera. Super. Ale zdjęcie, normalnie. Tak jest znaleźć te jak z Igą z Togusiana. Moi drodzy, dobra. Emika, Boże. Hej Narf, pozdrawisz. Ja was wszystkich pozdrawiam. Ja proszę was, jeżeli wysyłacie snapy, to tak dużo z tych pozdrowić. Ja was bardzo lubię i w ogóle jesteście super, najlepsi. I nawet filmy mi lajkujecie. Ale jak pozdrowisz, to dużo tego się robi z czasem. I na przykład następnym razem możecie zapytać o coś fajnego. W ogóle, bo dużo tych pozdrowień strasznie. Także pozdrawiam was wszystkich, żeby nie było już, dobra, no. Ale pewnie tak nie będę na odcinku, no jednak może będziesz. Boże, ile snapów, tego jest za dużo. To mi się zaczyna ścinać. Ale w sumie to cieszę się, że nas tylu już tam jest. Pozdrawiam widzów, o Klaudia. Cieszę się, że nas tam tylu jest na tym snapie. Że fajną społeczność tam tworzymy zaangażowaną, także mega się cieszę. I to jest dla mnie naprawdę ważne. Także, o ja cieś kręcę. Czyli masz rodzeństwo i czy pozdrowisz moje marzenie? Pozdrawiam cię najbardziej na świecie. I tak, mam braciszka. Braciszka mam. Co to był za uśmiech w ogóle? Patrycja! Typowy przedstawiciel administracji grupy Mati i przyjaciele na Facebooku, no co tu więcej powiedzieć? Pozdro z basenu, o ja jadę w sobotę na basen. Jeszcze w zasadzie nie wiem gdzie i w ogóle w momencie, gdy ten filmik jest, ja chyba jeszcze tam jestem. Albo już wróciłem. Albo już nie wróci... Boże, ja nie mogę kliknąć. Bruno Zenman. Super ekipka. Która pozdrawiam z Chorwacji. O, Martyna ma urodziny! Pozdro YouTube! A się zaskoczy chyba, jak jej wyślimy życzenia urodzinowe. O nie, zgubiłem cię. Boże, przepraszam. Ty tu jesteś? Jest, mam cię. My jej jakiegoś taką czapką. Patrzcie, co ja zrobię teraz. O Jezu, co to są te filtry? O, ja lubię ten! Dobra, i narysuję sobie taką czapeczkę urodzinową, żeby nie było, żeby wiecie, nawiązać do takiego klimatu urodzinowego. Gorzej, jeżeli ustawiła tę datę tak po prostu. Nie dlatego, że ma urodziny. Mam nadzieję, że to wygląda w ogóle jak czapeczka urodzinowa. Okej. Okay. 100 lat. Dowalimy jakimś takim filtrem kolorowym, żeby nie było i lecimy dalej, moi drodzy. Zufok, suko, wuso, pusok, sufo, zufoks. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No takie snapy się ceni. Powiedzcie, tam była moja koszuleczka tak do sprostowania, jakby ktoś nie skumał, no. Dobra, moi drodzy, co wy macie dalej tam w głowach? Gracjano, niech moc będzie z tobą również. Przypuszczam, że nazywasz się Gracjan. Aj, sorry, że tutaj tak często tą rękę daję za szyję, ale będąc ostatnio w Energy Land i spaliłem sobie całą szyję, oczywiście Mateusz nie pomyślał, spaliłem szyję. No i tak trochę, i tak raz na jakiś czas po prostu sprawdzam, czy boli, czy nie. Masochizm. Garni. Słyszałeś już akcji na szyszepcy narficzek? O matko, to jest w grupie Mati i przyjaciele, to słyszałem. Śmieszne to jest takie. Możecie sobie zobaczyć. Na grupie Mati i przyjaciele oczywiście. Nic więcej nie mówię. Wiki jestem. Pozdrawiam, że odpowiesz na snapa. No dobra, skoro chcesz. Dobra. Boże, ale mam śmieszne włosy. Wygląda jak jeleń trochę. Ostatnio mi ktoś powiedział, Szymek chyba, byliśmy w Energy Land i mówi, wyglądasz jak ogień. Tak sobie pomyślałem, że może, że wiecie, że czy to jakiś komplement, czy kurczę, że rozumiecie, nie? Mówię, nie, bo włosy miałem tak jak płomień, miałem o coś takiego. Mniej więcej. Kinia, jak się masz, odpowiesz? Wspaniale się mam. Tak, o. Nie chcę mi się z tej dzia robić, bo roztrafię, że tak. Wyślesz snapa, no ludzie, no. No ludzie. Co to jest za filtr w ogóle? Czekajcie, budzicie się w środku nocy i nagle takie coś nad tobami? Ja nie mogę. Lunuka, będzie na midyty w Krakowie. Na midyty nie będę, ale będę na midupie w Krakowie 9 września, więc śmiało wbijajcie. Będziecie mieli też pewnie link do wydarzenia w opisie i możecie też napisać komentarz, kto z was się wybiera. Gocuś, o, u mnie leje. Fajną masz, Mateo, koszulkę na musicali. Kiedy będziesz zrobił vlogi, pozdrawiam grupkę Mati i przyjaciele. Pozdrawiam cię gorąco, również ze słonecznego Cieszyna. Kiedy będę robił vlogi? Do tego się zbieram jak sprawę jazdy. W marcu, w lutym dałem posta na grupę. Słuchajcie, w tym tygodniu zapisuję się na prawo jazdy. Wszyscy gratulowali, wszyscy byli w szoku, wszyscy byli niebowzięci nawet niektórzy. A niektórzy też przestraszeni. Boże, już nigdy w życiu nie wyjdę na ulicę.
Tak mi pisaliście. Mamy sierpień. Jak się nie zapisałem, tak się nie zapisałem. Tak samo mam pewnie z vlogami, że już je planuję od jakiegoś czasu. Ale też pewnie będą. Ale spokojnie, skoro zacznę kiedyś prawo jazdy robić, to vlogi kiedyś też zacznę. Ale wypraszam sobie, w niektórych ostatnich filmach, już tutaj sobie wybiorę jakiegoś snapa, w ostatnich filmach już takie kurcze, takie zalążki vlogowania wprowadzam. Takie wiecie, no nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Czemu wszyscy robią screeny tego, jak wyślę coś? No elo. Elo. Zuzek, to uczycie, kiedy są wakacje, to masz na rękę, ojej. Mój brat też tak miał kiedyś. Ale przejdzie i spoko, jeszcze tyle wakacji przed tobą, że żaden problem, nie ma się czym martwić. I wyślemy ci, że zdrówka się życzy? Chyba można, jest tak dużo. Pozdrawiam, pozdrawiam. Będziesz w Polkowicach. O, zostaw mnie w spokoju. No ja nie wiem, czy będę. Może. Tak. Dobra, Martyna, twoje największe marzenie, ile masz w coś tam? Bardzo bliskich mam niewielu, ale bardzo fajnie, bo wszystkie osoby, które poznałem w internecie, a przynajmniej znaczna większość, były jakieś wyjątki, no ale coś, to wiadomo, to zawsze tak jest. Osoby, które poznałem, i youtuberów, i ogółem znajomych, po prostu są świetni ludzie i bardzo się cieszę, że w ogóle miałem taką okazję do poznania ich, że w ogóle tak to się wszystko potoczyło i to jest świetna sprawa, naprawdę. Cieszę się, że nie na teraz będę o tym opowiadał, ale fajnie jest, że jest fajnie. Mój cytat nowy. Pozdrawiam z Danii, o, pozdrawiam z... w pokoju w Cieszynie, w którym jest chyba z 40 stopni. Karol Ajna 143. Pozdrowionka dla Matygo od Karolinki. Pozdrawiam was, dziewczyny, również gorąco. Dobra, dobra, moi drodzy. O matko, dobra, nie patrzę, biorę, losuję. Unicorn. Będziesz na meetupie w Krakowie? O, właśnie, będę, oczywiście, będę. Aż cię odpiszę. Tak. O, Maja coś wysłała. Pozdrawionka, stary kampus Olon. O. Pozdrawiam was też, Maju, wysłałem ci pięknego snapa. Dobra, moi drodzy, ostatnie trzy snapy, bum! Paulinka 1-2-4, jak wakacje, to pozdrawiam. Ale wakacje bardzo spoko, w lipcu dużo się działo, przed lipcem w sumie też zobaczymy, co będzie z sierpniem, ale na ogół bardzo spoko, szkoda jedynie, że już jest połowa wakacji, ale minie sierpień, potem zaś minie rok szkolny i tak dalej. I potem skończę szkołę, studia. Proszę. Dobra, Nikola, pozdrawiam się, Mateusz, całą Bydgoszcz. Pozdrawiam Bydgoszcz, jedna z naszych administratorek z grupy jest chyba z Bydgoszczy. Także pozdrawiam was wszystkich, dziękuję. I moi drodzy, no na tyle, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Tutaj możecie kliknąć o tu i obejrzeć poprzedni filmik na kanale. Tutaj możecie zasubskrybować kanał. Ja wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia kolejnym razem, trzymajcie się, pa!